Halo, tu rozgłośnia Domrehab. Nadajemy prosto z Saint-Tropez. Audycja w środek. Do sitka, mówię ja, Robert Banasiewicz, jestem terapeutą. Jestem też pedagogiem, prowadzę Domrehab, prowadzę gabinet rehab. Opowiem wam o tym, co mnie trafiło w środek. Dlatego jest to w tym cyklu, a nie w takiej historii, bo mnie trafiło w środek. W sam środek. Prawdopodobnie znajdzie też kiedyś miejsce właśnie tam, gdy będę może opowiadał swoją historię. Zatem zapraszam was na w środek. W środę możesz być kim chcesz, tylko kim chcesz być. Pewnie wielu z was słyszało to niejednokrotnie ode mnie. Możesz być kim chcesz, tylko kim chcesz być. Wymyśl sobie, kim chcesz być i po prostu to zrób. Zrealizuj swoje plany i marzenia. Oczywiście wiem, że to brzmi jak z taniego kursu para-coachingowego i takiego o tym czymś, co się nazywa pozytywne myślenie, jakich pełno teraz po internetach się pałęta. Ale chcę wam opowiedzieć o tym, jak to się robi, jak to ja robię, jak patrzę na to, gdy robią to inni. Czyli opowiem wam o takiej wiedzy praktycznej. Sytuacja, o której chcę opowiedzieć, trafiła mnie w środek w czasie mojego ostatniego dyżuru. Od soboty do poniedziałku pracowałem z grupą, coraz większą grupą rehabowian, rehabowiczan na górce w Saint-Tropez. A przy okazji niedzieli. Niedziela to jest taki dzień w domu rehab, kiedy przyjeżdżają rodziny. Oczywiście, kiedy mogą przyjeżdżać, bo po pierwsze jest ten nieszczęsny COVID, a po drugie, część mieszkańców domu rehab jest z odległych krain. No, w związku z tym te odwiedziny różnie bywa. Ale teraz były. Były, przyjechały rodziny i mnie trafiło w środek. Siedziałem sobie na fotelu w pokoju, w którym najczęściej przebywam, pracuję, przyjmuję i w ogóle żyję sobie. I przyszła do mnie rodzina. Całkiem fajna rodzina. Chcieli dowiedzieć się, jak oni mogą pomóc, co oni mogą zrobić, jak też postępy. A więc zacząłem im o tym opowiadać, zacząłem używać tych różnych takich mądro brzmiących sformułowań i treści. I w pewnym momencie zrozumiałem coś. Oni przywieźli dziecko mnie. Dziecko dorosłego, nieważne. Przywieźli kogoś bliskiego do mnie. Ja nazywam się Robert Banasiewicz. Ten Robert Banasiewicz, co tam biegał po sadach, Kielcach, między blokami, z lękiem na ramieniu. A dziś ludzie przywożą mi swoje dzieci. Jedne dzieci są bardziej dzieci, inne bardziej już dorośli, ale przywożą mi swoich bliskich, mnie. To jest w ogóle nie do ogarnięcia. Kumacie, swój skarb przywieźli mnie. To do mnie dotarło. Kurczę, że przecież oni mnie przywożą. Ja przed chwilą mieszkałem na dworcu. Jeszcze niedawno, ja wiem, że to jest ćwierć wieku, ale wszyscy, co mają za sobą jakieś tam ćwierćwiecze, dobrze wiedzą, że mrugnęli okiem i już go nie ma. Ci ludzie pełni nadziei przyjeżdżają do domu rehab i pytają: panie Robercie, jak z naszym dzieckiem? Jak z naszym tatą, mężem, ojcem, mamą, siostrą, bratem? Ja widzę oczywiście świetne dziecko i to jest fantastyczna osoba i widzę, jakie osiąga, jakie przekracza właściwie możliwości wyobrażenia sobie samej i samym. I jestem wzruszony. Oni mnie pytają. I kolejna zmiana scenografii. Siedzę przy stole. Po dwóch stronach stołu 12 osób. Ja 13. Ja Robert Banasiewicz. Jestem 13 przy stole. Ostatnia wieczerza? Nie. Zwyczajna kolacja w Saint-Tropez. Nie jem kolacji. Bo się zawsze nażrę i potem cierpię. Więc nie jem kolacji. Nie jem kolacji. Koniec. I patrzę na nich i myślę sobie, kurczę, ale czad. Mam dom rehab. Prowadzę
tych ludzi. Przecież ja przed chwilą wkuwałem się w żyłę heroiną. Szwendałem się po dworcu centralnym w Warszawie. Tam z peronu czwartego było takie zejście do stacji Wukatki, a z tego peronu stacji Wukatki schodziło się jeszcze niżej, to już nielegalnie i dalej. I dalej był wjazd na centralny, pociągi wjeżdżały. Po lewej stronie były takie szafki ubraniowe, jakieś takie w ogóle złome fajansy, jakieś takie wysypisko czegoś, czego świat już nie chciał i tam banda ćpunów, których też już świat nie chciał i ja, Robert Banasiewicz, siedziałem tam i patrzyłem, jak jadą pociągi. W tych pociągach, w tych przedziałach siedzieli ludzie i oni gdzieś jechali. Kurczę, gdzie oni jadą w ogóle? Po co jadą? Skąd jadą? Do kogo jadą? Kto po nich wyjdzie na dworzec? Czy ktoś wyjdzie po nich na dworzec? I potem sobie myślałem, kurczę, ktoś po nich wyjdzie na dworzec. Ktoś gdzieś na nich czeka, a ja sobie siedzę tutaj, kuźwa, marzące o potędze i na mnie nikt nie czeka. Znaczy oczywiście wiadomo, że moja mama czekała. Gdzieś tam cierpiała na czwartym piętrze. I pewnie myślała, gdzie jestem i pewnie zastanawiała się, czy wrócę, jak wrócę, czy może mnie przywiozą. A teraz siedzę przy stole i 12 osób. To jest czat. 12 osób. I oni mnie pytają. Ja im mówię. Opowiadam im o tym, że ej, gościu, możesz być kim chcesz, tylko kim chcesz być? Wymyśl sobie, kim ty chcesz być, co ty chcesz robić w ogóle i zrób to. I znowu zmiana scenografii. Nazywam się Robert Banasiewicz, prowadzę dom rehab, prowadzę gabinet rehab. Kiedy teraz o tym myślę i wyobrażam sobie, jak to było tam gdzieś na czwartym piętrze na pocianku i teraz miejsce, w którym jestem, to sobie myślę, kurczę, to prawda, mogę być kim chcę. Jeżeli nie wykombinujesz, kim chcesz być, i to nie chodzi w ogóle o zawód, jaki wykonujesz, tylko czy jesteś wystarczająco dobry, żeby być kim chcesz, żeby zrobić wszystko, żeby zmienić to, co przyniosło ci najwięcej problemów, w coś, co będzie całym wielkim twoim potencjałem i stanie się twoją tożsamością. Jak tego nie wykombinujesz, no to lipa. Ale jak to zrobisz, to osiągniesz każdy cel i wyleziesz z każdego gówna swojego życia. Można oczywiście zapytać, skąd ta pewność? Odpowiadam. Ja to zrobiłem. I nie jestem najlepszy. Jestem wystarczająco dobry. Jestem zwyczajny. Jestem tak samo dobry jak ty. I skoro ja to zrobiłem, a nikt nie postawiłby na mnie złamanego grosza tam wtedy, to uważam, każdy może to zrobić. Trzeba tylko dać się komuś poprowadzić. Zmiana obrazów. Stoję na schodach w Saint-Tropez, patrzę na psy, które biegają po osadzie i myślę, niedaleko stąd, tak bardziej na północ, 25 lat temu, zaczynałem swoją drogę do tego, gdzie jestem teraz. Jakby tak wziąć linię prostą, to może z 3 km. 25 lat szedłem 3 km. Dziś stoję, a za mną śpią ludzie, którzy się pogubili i szukają drogi swojego życia, jakąś taką chcieliby ją wyprostować. Niestety większość z nich nie uwierzy mi na słowo, że możesz być kim chcesz i że możesz zrobić w życiu co chcesz i osiągnąć każdy cel i że jedyne ograniczenie to cała twoja bania, bo ona stawia ci bariery często w twoim wyobrażeniu nie do przejścia. Następna zmiana scenografii. Siedzę na zakończeniu dnia w niedzielę, patrzę na nich wszystkich, słucham tego, jak wam minął dzień i widzę ich twarze. Widzę twarze ludzi, których jeszcze niedawno zbierałem z podłogi. Dziś w tej grupie dokonali wyjątkowych rzeczy. Dominika jest uśmiechnięta, radosna. Dzisiaj słyszałem w ciągu dnia, jak się w głos śmiała. Maria ma takie czerwone policzki, też chyba była radosna. Chłopaki nakręceni, bo mają nowego towarzysza na pokładzie, więc stroszą swoje piórka i udają, że są samcami alfa. A przecież wszyscy wiedzą świetnie, że samcem alfa jestem ja. I patrzę na nich i myślę sobie, za chwilę pójdziecie wszyscy spać i spokojnie zaśniecie. I nie obudzi was głód narkotykowy, amok alkoholowy, poczucie beznadziei. Będziecie się wkurzać najwyżej, że sąsiad chrapie, że miga światło przy szopie, bo zepsuł się halogen. Być może będziecie się wkurzać, bo dom jest stary i pewnie trzeszczy. A może jakieś typki sobie
dłubią norki w deskach. Być może będziecie się wkurzać, bo kazan albo kaszmir będą łazić po korytarzu. I to wszystko. Wasze rodziny pewnie gdzieś tam też w spokoju zasną i będą odpoczywać. I będzie słychać ich miarowe oddechy. I ja też sobie zasnę, spokojnie. Chociaż nie, ja sobie nie zasnę, bo na tym moim narożniku, kurka, nie da się spać. Tam każda poduszka jest na innej wysokości. To jest masakra w ogóle. Ale ja już osiągnąłem taki stan, gdy nieprzespana noc nie kojarzy mi się już z głodem heroinowym i z bólem całego powietrza wokół mnie, kiedy bolą paznokcie i włosy. Noc, gdy nie śpię, kojarzy mi się z relaksem, odpoczynkiem i z oczekiwaniem na jutrzejszy dzień, który przyjdzie znienacka i znowu będzie dla mnie zaskoczeniem. Mimo tego, że północy wiatr wiał bardzo mocno i na zmianę padał deszcz, śnieg, coś marzło, potem rozmarzało. Taka pora, taki kraj, taka gmina, ale ja już jestem w innym miejscu i oni wszyscy też mogą być w innym miejscu i wszyscy mogą być w innym miejscu, tylko uwierz, kurka, że możesz być kim chcesz. Zrób coś, zrób cud, to skrót, czas unieść dupę i ogarnij swoje życie, bo możesz być kim chcesz, tylko kim chcesz być. A jak nie wiesz, kim chcesz być, to zapytaj. Zapytaj mamę, zapytaj tatę, zapytaj dziadka, babcię, kogokolwiek. Co ma wartość w życiu? Oni ci powiedzą, miłość. Miłość jest najważniejsza. Miłość prostuje wszystkie drogi. I jak już to wszystko poogarniasz, to podziel się tym z kimś. Opowiedz o tym, jak to zrobiłeś, jak ogarnąłeś swoje życie. Ja też chętnie posłucham, jakbyście chcieli mi o tym opowiedzieć. Wiem, że to parę minut. Przez parę minut przeleciałem przez kawał czasu mojego życia. Mojego życia, życia innych ludzi, życia ogromnej ilości osób, którym coś gdzieś tam się wywala w życiu tym. Ale myślę sobie, że tu nie ma co więcej gadać. Nazywam się Robert Banasiewicz. Jestem tym samym Robertem Banasiewiczem z sadu Pocianka, tym samym człowiekiem, ale w zupełnie innym miejscu. Możesz być kim chcesz, tylko kim chcesz być. Dzięki, do zobaczenia w innych krótkich audycjach internetowych, tu i tam. Wybaczcie mi, moi drodzy, że może w tym odcinku krótkiej audycji internetowej w środek nie odpowiedziałem na jakieś niesamowicie ważne pytania, ale tak mnie jakoś naszło i chciałem tym się z wami podzielić. Zapraszam was bardzo na stronę rehabmyślnikterapia.pl. Zapraszam was także na stronę Na twarzy książce, na mój profil, na profil grupy Reactive, na profil grupy dla rodzin. W niedługim czasie mam nadzieję, że uda nam się odpalić także zdalne spotkania grupy rodzinnej. Pozdrawiam was serdecznie. Robert Banasiewicz, do zobaczenia, do usłyszenia.